Środa, 9 grudnia, wiadomości dnia, Roxana Dawid. Dzisiaj od godziny 9.30 w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Traugutta odbywała się konferencja zorganizowana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania pod nazwą Nowa podstawa programowa w pracy szkoły. Główne tematy dotyczyły m.in. zmieniających się potrzeb dziecka w szkole, wykorzystania multimediów w edukacji oraz zapobiegania agresji w szkole i placówce oświatowej. Szkoła w tej chwili znajduje się trwają w szkole zmiany. Do szkół trafiły sześciolatki, w przedszkolach pięciolatki przygotowują się do klasy pierwszej. Zmieniła się podstawa programowa. Innymi słowy, te zmiany są obecne. Zmienił się również nadzór pedagogiczny i oczywiście sądzę, że każdy dyrektor, który zawiaduje tak poważną placówką, jaką jest szkoła, zechce posłuchać i zastanowić się nad zakresem zmian oraz nad tym, jak te zmiany z sukcesem wprowadzić. Cierpliwość, wyrozumiałość i kompromis to recepta na szczęśliwe małżeństwo zdaniem par, które w środę w Ostrołęckim Urzędzie Stanu Cywilnego obchodziły jubileusz 50-lecia wspólnego życia. Trzeba mieć po prostu wyrozumiałość. Trzeba być wyrozumiałym i czasem to lepiej nic nie powiedzieć, a nie kłócić się. W zgodzie. No to jest najważniejsze w zgodzie życia. Wszyscy zgodnie dodali też, że w pokonywaniu codziennych trudności pomaga uśmiech i życzliwość. Dla mnie jest to ogromne wydarzenie, niezwykłe, jak podkreślam, dlatego że doświadczyć wspólnego pożycia, czyli 50 lat, to naprawdę jest duży, czy nawet ogromny wysiłek ze strony dwojga małżonków, bo każdy z nich ma inną osobowość, każdy wnosi do swojego małżeństwa swój temperament, swój charakter i przez 50 lat te charaktery musiały się ze sobą ścierać, budować własną miłość, swoją miłość, a zgadzać się czy ustępować sobie w różnych sytuacjach, wychować dzieci. To jest właśnie dla mnie taki wielki dar, wielkie poświęcenie, które procentuje potem w przyszłości, bo jest też świadectwem dla młodszych pokoleń, że warto być razem, warto się poświęcać, warto dawać dobry przykład swoim dzieciom, wnukom, prawnukom. Większość oznaczonych par przybyła na uroczystość razem z rodzinami, dziećmi, wnukami i prawnukami. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Na ulicy Witosa trwają intensywne prace przy budowie nowego boiska. Od kilku dni pracownicy firmy Tamex układają jeden z końcowych elementów, czyli murawę. Firma Tamex planuje oddać boisko jeszcze w tym roku. I jak zapowiadają pierwszy mecz na murawie, radni będą mogli zagrać jeszcze przed świętami. Skoro jesteśmy przy realizowanych inwestycjach, nie możemy pominąć również powstającego akwaparku. Jak sprawdziliśmy, prace nad budową nowoczesnego basenu idą pełną parą. Budowa jest na etapie wylewania fundamentów. Jeżeli sprzyjająca pogoda utrzyma się, ambitny plan zakończenia pracy na wrzesień 2010 zostanie osiągnięty. Przypominamy, że budowa została opóźniona przez protesty firm, które przegrały przetarg, ale podobno nie wpłynie to na planowane otwarcie inwestycji. W poniedziałek ostrołęcka policja otrzymała zgłoszenie o napadzie w Laskowcu na kierowcę tira z Augustowa. Jak się dzisiaj okazało, żadnego napadu nie było. Policjanci ustalili, że mężczyźni jadąc samochodem ciężarowym w Laskowcu postanowili odpocząć. W trakcie odpoczynku wspólnie spożywali alkohol. Wtedy to między nimi doszło do sprzeczki, w trakcie której 29-latek został zraniony w udo. Mężczyzna ten trafił do szpitala, zaś 42-letni mieszkaniec Augustowa do aresztu. Na chwilę obecną trwają czynności w kierunku ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Pozostajemy przy wiadomościach z policji. Wiesław G., właściciel znanej firmy budowlanej z Rzekunia, został dziś decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące.
usłyszał zarzut o spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Prokuratura wnioskowała także o 3-miesięczny areszt. Sąd przychylił się do tego wniosku i Wiesław G. został dziś przewieziony do aresztu przy ulicy Traugutta w Ostrołęce, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. Przypominamy, że do wypadku doszło w sobotę wieczorem w Rzekuniu. Policjanci ustalili, że kierujący samochodem marki BMW X5 potrącił 53-letniego mieszkańca Rzekunia. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala w Ostrołęce. Kierowca po wypadku odjechał z miejsca zdarzenia. Auto, które uczestniczyło w wypadku, zostało odnalezione. Było zaparkowane przy ulicy Wesołej. Ucieczka z miejsca wypadku traktowana jest jak jazda pod wpływem alkoholu. Za spowodowanie wypadku, pozostawienie poszkodowanego na miejscu zdarzenia i ucieczkę grozi do 12 lat więzienia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie Wiadomości Dnia.